Oddając własną krew dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia i ten dar mieli okazję podarować potrzebującym mieszkańcy Nowej Rudy. Uważam, że trzeba pomagać ludziom w każdy możliwy sposób i właśnie dlatego tutaj jestem. Ponieważ była taka akcja, poza tym kolega miał białaczkę i tam chciałem też jakoś jako tako pomóc ludziom. Znajomy ma białaczkę i sądzę, że to jest słuszny cel, żeby komuś oddać moją krew, bo mogę przez to uratować komuś życie. Dowiedzieliśmy się, że nasz kolega ma białaczkę, więc ja co prawda nie mam tej samej grupy krwi co on, ale uznałam, że skoro jest okazja, żeby pomóc innym, to dlaczego nie? Każda kropla jest ważna bez względu na grupę krwi. W Nowej Rudzie młodzież zmobilizował fakt, że ich rówieśnik jest chory i każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w przyszłości to im pomoc może być potrzebna. Wydaje mi się, że nikt z nas nie wie. Cyprian też się nie spodziewał, że będzie chory i pewnie też nigdy się nad tym nie zastanawiał. I myślę, że jeżeli jest okazja, żeby móc pomóc innym, to po pierwsze czujemy się lepiej, a po drugie nigdy nie wiemy, czy kiedyś my nie będziemy oczekiwać takiej pomocy i też będziemy oczekiwać, że ktoś inny będzie chciał pomóc nam. Dla Cypriana, do mnie do gimnazjum chodził, dlatego też zdecydowałem się mu pomóc. Nie boisz się? Nie. Czy to twój pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Dane mówią same za siebie. Co minutę ktoś potrzebuje transfuzji krwi. 450 ml krwi może uratować życie nawet 3 osobom, a w centrach krwiodawstwa najczęściej brakuje grupy RH-. Zazwyczaj oddanie krwi zajmuje około 10 minut, a cały proces wypełniania formularza do wyjścia zajmuje nie więcej niż godzinę. Młodzieży akcja przypadła do gustu. Moim zdaniem tak. I dużo ludzi właśnie powinno oddawać tę krew, jeśli jest tylko w stanie to zrobić. To twój pierwszy raz? Tak. Stresujesz się? Troszeczkę, ale wszystko da się przeżyć. Dlaczego? No takie pytanie dość oczywiste. No, każdy chyba lubi pomagać, tak? Może kiedyś mi będzie pomoc potrzebna. Zdecydowanie powinny się częściej odbywać. W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie chyba nikt nie spodziewał się takiej ilości osób. Jak widać, świadomość Polaków i chęć niesienia pomocy innym jest coraz większa.